całego świata. Gala finałowa odbyła się w Filmotece Narodowej w Warszawie, a konkurs łączy w sobie elementy edukacji historycznej, filmowej i medialnej oraz promocji dziedzictwa narodowego. Uczniowie z polskiej szkoły w Dubaju stworzyli film poświęcony Stanisławowi Kopańskiemu, który stał na czele samodzielnej brygady strzelców karpackich w czasie II wojny światowej. Historia jest bardzo fajnym przedmiotem. Dużo się dowiedzieliśmy z tego tematu i też się dowiedzieliśmy, że jakby ta brygada nie broniła twierdzy Tobruk w Libii, to by naziści mieli wstęp do Afryki. Dzięki temu konkursowi polonijna młodzież z różnych zakątków świata może dowiedzieć się więcej o historii ojczyzny i spróbować swoich sił w realizacji projektów filmowych. Celem konkursu jest młodzież przybliżyć do historii Polski, żeby ona bardziej chciała czytać o historii, bardziej się uczyć, a forma filmu bardzo zbliża nas do celu, dlatego że młodzież kocha filmy, kocha oglądać, kocha tworzyć. To wszystko służy budowaniu tożsamości młodego pokolenia. Oni muszą wiedzieć, kim byli ich przodkowie, muszą dzięki temu zdefiniować swoją pozycję we współczesnym świecie i stworzyć coś, co powinno zostać w przyszłości. Kształtujemy pokolenia, kształtujemy charaktery, mówimy, jak bogata jest polska historia. W tegorocznej edycji wzięło udział 76 szkół. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Ich wartość zależała od zajętego w konkursie miejsca. Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koniec talent i legenda.